Rozkręcają się ligowe rozgrywki opolskich drużyn, zatem rozpoczynamy kolejny odcinek programu Czas na Sport, w którym opowiemy między innymi o koszykówce, bo nasi liczą na pierwsze zwycięstwo w tegorocznych rozgrywkach. Musimy wygrać ten mecz i myślę, że będzie ok. Zaglądamy także do hali przy ulicy Oleskiej w Gwardii Opole, zmiana sternika. Ja bardzo wierzę w naszych chłopaków, których nie ukrywam, że uwielbiam i liczę na to, że ten sezon zakończymy na jakimś pomyślnym miejscu. A z kolei w opolskiej Odrze nowy zawodnik. Myślę, że sobie poradzę, ciężką pracą udowodnię, że zasługuję na to, żeby tu być. Ale nasz program rozpoczynamy od informacji o powołaniu do kadry narodowej w short tracku Magdaleny Zych na rozpoczynające się w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Europy. Gratulacje dla młodej Opolanki, bo to jedyna reprezentantka AZS-u Politechniki Opolskiej w kadrze Polski. Czas teraz na ligowe wydarzenia, a rozpoczynamy od koszykówki. Po dwóch porażkach w tym roku na pierwsze zwycięstwo czeka Wigry AZS Politechnika Opolska. No i okazja na cenne punkty będzie wyborna, ponieważ do Opola przyjeżdża outsider Nysa Kłodzko. No i mam nadzieję, że to zwycięstwo będzie okazałe, ale trzeba wyzwolić się w sobie sporo tej sportowej złości, o czym zresztą mówi zawodnik AZS-u Andrzej Krajewski, bo ta sportowa złość została po ostatniej porażce w Wałbrzychu. Było trochę złości. Myślę, że zabrakło kilku zawodników podstawowych, typu Szymański, zabrakło Jadłowskiego. No i graliśmy też w szóstkę, prawda? Trzeba było uważać na faule. W końcówce już graliśmy w cztery osoby, więc było ciężko i myślę, że to właśnie jak graliśmy w czwórkę, to właśnie zabrakło. Wtedy dlatego przegraliśmy ten mecz. Nie tylko sportowa złość, ale także oczywiście taktyka i wola walki będą decydować w spotkaniu z zespołem z Kłodzka. Przygotowujemy się. Wiem, że to jest bardzo ważny mecz dla nas. W tabeli też już jest strasznie gęsto, więc musimy wygrać ten mecz i myślę, że będzie ok. I myślę, że zwycięstwo przybliży nas trochę w górę. A początek meczu o godzinie 17:30. A teraz już przechodzimy do siatkówki, bowiem zarówno siatkarki, jak i siatkarze grać będą kolejne ligowe spotkania. A nasze liderki, czyli Unia Opole, jutro na wyjeździe zmierzą się z Olimpią Jawor. Początek tego meczu o godzinie 17:00. Z kolei nasi akademicy, drugoligowcy, którzy czekają na pierwsze zwycięstwo w drugiej lidze, będą podejmowani przez rezerwowy zespół ekstraligowca, czyli MKS-u Będzin. Zmieniam dyscyplinę na piłkę ręczną. 20 lutego do ligowych zmagań powrócą szczypiorniści KPR Gwardii Opole. Będzie to wyjazdowy pojedynek gangu Kuptela w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowianinem. I co ciekawe, opolski klub będzie funkcjonował pod skrzydłami nowego prezesa i nowego właściciela. Tym nowym prezesem została kobieta, chyba pierwszy raz w historii właśnie opolskiego klubu, Karina Radomska, która przyznała, że decyzja o przyjęciu tego stanowiska nie była dla niej łatwa. Z klubem jestem związana od kilkunastu lat. Nie ukrywam, że nie była to łatwa decyzja. Głównie wpłynął na to nasz nowy właściciel. Świadomość, że możemy razem, wspólnie zrobić coś fajnego, jakiś nowy, fajny, świeży projekt. Myślę, że największym wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie utrzymanie reżimu finansowego, tak? Bo żyjemy w czasach covidowych. Wiadomo, że wpływy sponsorskie są mniejsze, nie będziemy mogli pewnie w najbliższych dniach, tygodniach pozwoli sobie na transfery takie, jakbyśmy sobie życzyli, więc ten rok przeznaczymy głównie na utrzymanie takiej stabilizacji finansowej w klubie. Ja bardzo wierzę w naszych chłopaków, których nie ukrywam, że uwielbiam i jestem z nimi blisko związana, z wieloma z nich od kilku lat. Dlatego mimo wszystko liczę na to, że ten sezon zakończymy na jakimś pomyślnym miejscu. Od lat jakimś takim najważniejszym dla mnie celem zawodowym w Gwardii było szkolenie młodzieży, co już zaczęliśmy czynić kilka lat temu poprzez tworzenie klas sportowych. Nie ukrywam, że razem z dyrektorem sportowym naszym marzeniem od jakiegoś czasu jest to, aby za parę lat powstała tutaj Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Blisko klubu jestem od trzech lat. Najpierw jako sponsor, następnie jako członek Rady Nadzorczej. Dziś tutaj pojawił się pomysł przejęcia tego klubu i reprezentuję ten klub jako jego właściciel. Drużyna odniosła sukces sportowy dwa sezony temu, natomiast Superliga jest ligą, która się rozwija bardzo dynamicznie. W tej chwili musimy się skupić na tym, co będzie w tym sezonie. Wiemy, że to jest sezon pandemiczny i tutaj głównym naszym zamiarem jest utrzymanie równej, stabilnej formy przez następną rundę i walka o jak najwyższe lokaty. Cały czas pracujemy nad tym, aby rozwijać młodzież, nie tylko pierwszą drużynę Gwardii Opole, ale mamy też szereg grup młodzieżowych, to są dzieci, młodzicy, to są
drużyny juniorskie. Takim dobrym przykładem tutaj jest osoba młodego zawodnika Fabiana Sosny z Domecka, który się przebił do pierwszej drużyny. Drodzy kibice, trzymajcie za nas kciuki, jak tylko wracamy, gramy dla was. Na gwardzistów czekamy zatem do lutego, a już w sobotę i w niedzielę na własnym lodowisku wystąpią nasi hokeiści w pierwszej lidze. Wicelider tabeli HK Opole kończy rozgrywki w rundzie drugiej. W sobotę mierzyć się będzie z MMKS-em Podhale Nowy Targ. Natomiast w niedzielę podejmie nasza drużyna zespół Niedźwiadków Mosir Sanok. Początek obydwu spotkań o godzinie 17. Miał być, ale nie będzie. Mowa o meczu z kolei naszych opolskich futsalistek, czyli drużynie Unii Opole, która miała rozegrać spotkanie z drużyną z Częstochowy. Niestety covidowe problemy spowodowały, że tego spotkania podczas tego weekendu nie będzie. Ale oczywiście będziemy na bieżąco śledzić to, co dzieje się w opolskim zespole. Jak tylko wszystko się unormuje i zespół wróci do rozgrywek, to będziemy także Państwa o tym informować. A jest nowe w opolskiej Odrze. Niebiesko-czerwoni rozpoczęli przygotowania do rundy wiosennej, a w barwach naszego zespołu będzie występował Adam Żak, to najlepszy strzelec Polonii Bytom, ale także trzeciej grupy trzeciej ligi. Byłem już wcześniej tutaj na rozmowach, bodajże w listopadzie. Przedstawiono mi tutaj obiekty, wszystko, jak pracują. Odra jest taką drużyną, że jest, można powiedzieć, że w czołówce pierwszej ligi, więc myślę, że to za bardzo nie jest zaskoczenie. Była konkretna oferta i przejście z trzeciej ligi do pierwszej, to myślę, że to bardzo dobre. W drużynie też chciałbym, żebym był taką postacią, która na początku wchodzi, albo potem może być czołowym graczem w tym zespole. No i chciałbym na pewno tutaj jakiś okres dłuższego czasu być w tej drużynie. Na pewno to jest jakieś wyzwanie, no bo trzecia liga, pierwsza liga na pewno różni się wszystkim, ale myślę, że sobie poradzę, ciężką pracą udowodnię, że zasługuję na to, żeby tu być. Były propozycje, no ale tak jak wcześniej mówiłem, tutaj była najpewniejsza oferta. Też tutaj znam kilka osób, więc przyjście tutaj jest takie lepsze, jak się zna więcej osób, niż pójście w nieznane do innego klubu. Na tę chwilę jest okej, jest wszystko w porządku. No, okres przygotowawczy to jest również okres do trenowania, jak i do poznania ludzi. Będziemy trzymać zatem mocno kciuki za powodzenie w barwach niebiesko-czerwonych Adama Żaka. Tymczasem podsumujmy ligowe wydarzenia w ten weekend. A zatem koszykarze grają na własnym parkiecie. Wyjazdowe spotkania czekają nasze siatkarki i naszych siatkarzy. Hokeiści zaprezentują się z kolei na opolskim Toropolu. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie i za uwagę. I zapraszamy tradycyjnie na nasze strony internetowe sportowego Opola i opole.pl. I zachęcamy także Państwa oczywiście do śledzenia naszych facebookowych fanpage'y Opole i Czas na Opole. Dzisiaj to wszystko. Kłaniamy się Państwu pięknie. Do zobaczenia. I do usłyszenia za tydzień.